Każdy z Was na pewno słyszał o DNA, ale czy wiecie, jaką ma długość? Wyobraźcie sobie, że w każdej naszej komórce mamy go aż 2 metry, a gdybyśmy połączyli cały DNA z naszego organizmu, to taka cząsteczka miałaby długość około 800 razy większą niż odległość między Ziemią a Słońcem. To całkiem sporo, prawda? Nikt nie lubi, jak tego typu przedmioty plączą się i utrudniają nam ich użycie. Ale czy wiedzieliście, że DNA do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje odpowiednich wypętleń i skręceń? DNA to prawoskrętna podwójna helisa. Oznacza to, że jeżeli spojrzymy na punkty przecinania się obu nici, to zawsze na wierzchu będzie nić biegnąca od lewej do prawej. A gdybym dalej kręcił w ten sposób podwójną helisą, to w pewnym momencie pojawią się wypętlenia. Te wypętlenia nazywamy superskrętami DNA. I to właśnie ta struktura umożliwia cząsteczce DNA zmieścić się w jądrze komórkowym. Ale to nie wszystko. Zmieszczenie 2 metrów DNA w jądrze komórkowym o średnicy zaledwie 10 mikrometrów to tak samo trudna sztuka, jak zmieszczenie w tej piłce 100 km nici. Tutaj mam zaledwie 200 metrów. To oznacza, że 500 razy więcej nici musi się znaleźć w tej piłce. Przyznacie, że to wymaga pewnego uporządkowania DNA, prawda? Do uporządkowania DNA służą specjalne białka, czyli histony. Nić DNA owinięta jest wokół nich, tworząc razem strukturę zwaną nukleosomem. DNA w naszym organizmie zazwyczaj występuje właśnie w połączeniu z histonami. Najbardziej skondensowany DNA występuje w trakcie podziału komórki. Nazywamy go chromosomem. Ale właściwie dlaczego chromosomy występują tylko wtedy, kiedy komórka się dzieli? Zanim komórka się podzieli, cały materiał genetyczny musi zostać powielony. Mieliśmy jedną kopię DNA, a teraz mamy dwie. A co jeśli DNA byłby rozluźniony, tak jak zwykle występuje w jądrze komórkowym? W takiej sytuacji nie bylibyśmy w stanie podzielić tego DNA do dwóch potomnych komórek i prawidłowo dokończyć podział komórki. Dlatego właśnie w trakcie podziału komórkowego DNA występuje w maksymalnie skondensowanej formie, to znaczy w postaci chromosomów. Mówiliśmy o podziale komórki, a także o powielaniu informacji genetycznej. Ale właściwie jak się tworzy kopię DNA? To nie jest tak jak w ksero, że drukujemy i mamy gotową kopię. DNA powielane jest w komórce w sposób semikonserwatywny, co oznacza, że dosłownie połowa nowej kopii pochodzi od starej. Zupełnie inaczej niż w ksero, prawda? W praktyce podwójna helisa DNA jest rozdzielana na pojedyncze nici, a brakująca nić jest dobudowywana według jednej reguły. Reguły komplementarności, która polega na tym, że adenina tworzy parę z tyminą, a guanina z cytozyną. Gwarantuje to powstanie dwóch takich samych podwójnych helic DNA. Nie tylko takich samych między sobą, ale takich samych jak wyjściowa podwójna helica. Dzięki ustaleniu struktury DNA już od ponad 60 lat dokładnie wiemy, jaki kształt ma cząsteczka DNA. Za to osiągnięcie James Watson i Francis Crick otrzymali Nagrodę Nobla. Obecnie w każdym komputerze możemy dokładnie przyjrzeć się strukturze DNA i wy możecie tego spróbować.